ostatnio mówiliśmy o tym pierwszym spośród złożeń wewnątrzbytowych, mówiliśmy o złożeniu bytu z substancji i przypadłości, ale to wcale nie jest najważniejsze złożenie. Jest jeszcze ważniejsze, właściwie to najważniejsze złożenie bytu, mianowicie złożenie z aktu i możności. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Też jest ciekawą rzeczą, to warto znowu powtórzyć, bo to już było mówione. Tak naprawdę ta rewolucja, jeżeli tak można powiedzieć, chociaż słowo rewolucja jest takim słowem, nie powinniśmy go za bardzo lubić, bo się powinno źle kojarzyć, ale ten ogromny postęp w rozwoju filozofii, który dokonał się dzięki Arystotelesowi, on ma z jednej strony charakter przejścia z monizmu do pluralizmu. Tak? To jest odkrycie pluralizmu bytowego. To jest odkrycie tego, że świat nie jest jednym jakimś wszechbytem, nie jest po prostu złożone z przejawów jakiegoś właśnie wszechbytu, tak? Jakiegoś bytu, który jest całym tym kosmosem, ale jest faktycznie złożony z wielu bytów, z wielu konkretnych bytów. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Bytów jednostkowych się okazuje, tak? Bytów, które oczywiście są bardzo, bardzo ze sobą powiązane, w różnych relacjach pozostają, ale okazuje się, że właśnie to osiągnięcie jest niemożliwe bez odkrycia właśnie faktu złożenia bytów. Konkretne byty muszą być złożone. Te dwa podejścia, one jakby z siebie wzajemnie warunkują, to znaczy te dwie tezy jakoś wynikają z siebie wzajemnie. Po prostu nie da się przyjmować pluralizmu, nie da się przyjmować złożenia świata z wielu bytów, zbudowania świata z wielu bytów, jeżeli te byty nie będą bytami faktycznie wewnętrznie złożonymi. Jeżeli one będą próbowane, jeżeli będziemy próbowali traktować je jako byty jakieś proste, to wcześniej czy później okaże się, że to nas doprowadzi do monizmu. Czyli Arystoteles musiał pokazać, że byty faktycznie są złożone, to czy to właściwie jest jego wielkim osiągnięciem. Można powiedzieć, że właśnie od tej strony on zaczął. On pokazał, że żeby zasada niesprzeczności była spełniona, to byty muszą być faktycznie złożone. A skoro tak jest, no to one wtedy faktycznie są różne. Nie są tylko przejawami. Jakiejś jednej rzeczywistości, ale są faktycznie różnymi bytami. Więc to są te najważniejsze osiągnięcia Arystotelesa. Coś tak głębokiego, a jednocześnie czasem nawet jakoś słabo zaznaczonego, to znaczy z punktu widzenia filozofii na przykład platońskiej, no nie widać tak dobrze, dlaczego tutaj Arystoteles miał być tak odmienny. Dlatego, że no, wtedy nie ma się przed oczyma tego pluralizmu, tak? tego złożenia również, złożenia bytu z różnych elementów wewnątrz bytowych. I tym najważniejszym złożeniem jest złożenie z aktu i możności. Mówiliśmy o substancji i przypadłości, będziemy jeszcze mówić o formie i materii. Dzisiaj mówimy o akcie i o możności. I oczywiście złożenie z aktu i możności jest niezbędne do tego, żeby wyjaśnić ruch. Tak? Jak wcześniej mówili o tym złożeniu z substancji przypadłości po to, żeby wyjaśnić pewną tożsamość bytów pomimo pewnych zmian. To, że te byty są ciągle jakby sobą, pomimo tego, że się mogą zmieniać. Natomiast pojęcie aktu i możności jest konieczne do tego przyjęcia tych realnie różnych tych czynników wewnątrzbytowych w postaci aktu i w postaci możności, jest niezbędne do tego, żeby wyjaśnić to, że faktycznie ruch zachodzi. Czyli to złożenie jest czymś znacznie jeszcze głębszym, bardziej pierwotnym, bardziej podstawowym. I do tego stopnia jest to podstawowe rozróżnienie i złożenie bytu z aktu i możności, że faktycznie stanowi sam najgłębszy kościec filozofii Arystotelesa. Tak naprawdę to jest ten kręgosłup, ten rdzeń filozofii. Właśnie odróżnienie aktu i od możności. Wszystko inne jakoś do tego się będzie ostatecznie sprowadzało. Okazuje się, że akt i możność, chociaż zostały na kanwie prób wyjaśnienia ruchu wprowadzone, to jednak ostatecznie są tym najgłębszym wyjaśnieniem w ogóle całej rzeczywistości na poziomie filozoficznym. I to odnosi się nie tylko do Arystotelesa, ale również odnosi się do świętego Tomasza z Akwinu.
nawet można powiedzieć więcej, u świętego Tomasza zostaje nawet pogłębione rozumienie aktu i możności, jakby wzbogacone pewien dodatkowy poziom. Poziom egzystencjalny, poziom istnienia, nie tylko poziom istoty, ale również poziom istnienia, ale o tym będziemy mówili przy okazji świętego Tomasza. Więc to złożenie z aktu i możności jest faktycznie samą duszą filozofii Arystotelesa i jeżeli się dobrze zrozumie tą duszę, no to w takim razie będziemy mogli już no, jakby te elementy, które do tej pory być może jakoś były takie niezintegrowane, bo żeśmy mówili trochę o bycie, o substancji, bo substancja też była pojmowana w różnych aspektach, tak? To jest pojęcie analogiczne, więc w różny sposób możemy ze sobą jakoś powiązane, ale to jednak są trochę różne, powiedzmy, sposoby pojmowania i mogło się to wydawać wszystko takie no, oddzielone od siebie, ale dzięki doktrynie, dzięki teorii aktu i możności okaże się, że faktycznie ze sobą to wszystko jakoś współpracuje, jakoś się wiąże. Więc akt i możność, same pojęcia, właściwie tam jeszcze się jakoś w języku używa tych pojęć, tak? Ale tak raczej niezbyt często. Natomiast od strony, powiedzmy, no właśnie nawet takiej, kiedy mówi się o, nie wiem, o aktach terrorystycznych na przykład, tak? Akt terrorystyczny, to jest dobry przykład, bo akt terrorystyczny wiąże się z takim, no, tak to się kojarzy, że jakiś wybuch, coś tam się dzieje, prawda? Jest jakiś, właśnie jakiś akt, czyli coś takiego, co jest takim jakąś doskonałością, jakimś spełnieniem, jakimś urzeczywistnieniem. Samo słowo akt jest zresztą słowem właściwie takim niepolskim, bo to jest po prostu kalka z języka łacińskiego actus, prawda? To jest kalka, a więc no, w naszym języku jakby żadnej etymologii nie możemy z tym słowem związać, bo to się nie wywodzi tak właściwie, tak? Natomiast na język polski się tłumaczy słowo akt no, różnie, bo właśnie nie ma takiego jednego, nie wypracowała ta polska myśl tomistyczna takiego jakby satysfakcjonującego wszystkich określenia. Zazwyczaj się operuje określeniem tym właśnie akt, tak, tą kalką. Natomiast właśnie profesor Świeżewski pod koniec życia preferował termin urzeczywistnienie. Urzeczywistnienie, akt jako urzeczywistnienie. I to jest właściwie w dużej mierze no, słuszne, tylko że jednak też pewien tylko aspekt ujmuje. Nie jest to tak do końca idealne urzeczywistnienie. Czasem w tekście, kiedy jest użyte to słowo, to naprawdę ciężko, trzeba sobie w myślach wtedy to słowem akt zastępowałem, bo miałem problem, żeby zrozumieć, o co chodzi, że słowo urzeczywistnienie, że coś jest, przechodzi do rzeczywistości, staje się urzeczywistnione, to tak to nie bardzo do końca wiadomo, o co chodzi, nawet jeżeli w sumie wiadomo, o co chodzi, ale to jest tak mylące trochę. Słowo urzeczywistnienie, ale też inne słowo, ojciec Gołaski przecież, tak, z nami związane, z bractwem pracujący, w swoim tłumaczeniu traktatu o Trójcy Przenajświętszej świętego Tomasza z Akwinu używa określenia spełnienie. Spełnienie, tak? No bo akt jest też pewnego rodzaju spełnieniem, pewnego rodzaju ziszczeniem. To jest takie ziszczenie, spełnienie, tak, takie właśnie, takie mówimy o aktualizacji, że coś się aktualizuje. Ciągle programy się aktualizuje komputerowe, się włącza komputer, on ciągle się musi aktualizować. I nigdy nie ma dosyć, tak, co jakiś czas musi się aktualizować. No to takie właśnie ciągle się, to jest jakieś takie w miarę dobre skojarzenie. To się okazuje, że ma swoje odniesienie właśnie do tego metafizycznego rozumienia, chociaż musimy pamiętać o tym, że słowa w takim codziennym użytku często nabierają trochę innej wartości, tak, następuje pewne przesunięcie znaczenia. Więc ziszczenie, urzeczywistnienie albo właśnie ten akt, a po łacinie actus, tak jak to można się spodziewać. Natomiast Arystoteles używał dwóch różnych określeń. Określenie pierwsze energeia to po prostu no, słowo, które się wiąże etymologicznie z działaniem. Energeia to jest właśnie takie jakieś działanie, tak? To jest takie urzeczywistnienie w sensie jakiegoś działania. To jest taki właśnie jakby akt działania, to jest coś takiego, co wiąże się no właśnie z jakimś budowaniem, z jakimś tam jakimś nawet właśnie wybuchem, tak, jeżeli już mówimy o jakimś akcie terrorystycznym, chociaż raczej akty terrorystyczne psują niż budują, ale to coś takiego, jest jakieś działanie, tak, taka właśnie aktualizacja, takie ziszczenie, urzeczywistnienie, energeia, czyli wiąże się to z działaniem. I drugie określenie, entelecheia,
Entelecheia to jest coś, co w sobie, właściwie słowo, które sam Arystoteles jakoś wytworzył na bazie słów, które miał do dyspozycji. I tutaj pobrzmiewa w tym określeniu słowo telos, czyli cel. To jest entelecheia, to jest telos. Telos, czyli cel, czyli entelecheia, to jest czymś, co jakby w sobie posiada pewien cel, co jest jakimś kresem tego działania. Tak to właściwie do tego można sprowadzić. Że entelecheia jest takim działaniem jakby już w swoim kresie, to znaczy jest po prostu tym celem działania, czyli jest już takim działaniem spełnionym, czyli tamten akt w sensie energii jest takim działaniem, tak jak on się dokonuje, jest taką aktualizacją, tak, w sensie jakby samego takiego działania, a tutaj mamy już do czynienia z tym kresem, ze spełnieniem już całkowitym. Czyli w przypadku, gdy mówimy o energii jako o budowaniu domu, to entelecheia będzie samym domem już ukończonym. Będzie już samym ukończonym domem, który jest oczywiście celem dla tego działania, dla budowania. Tak? Wszystko jest jakby podporządkowane właśnie temu zbudowaniu, temu celowi. Tak? Czyli wszystkie środki służą do osiągnięcia celu. Budowanie jest pewnym etapem, chodzi o to, żeby zbudować. Entelecheia jest wobec tego tym takim jeszcze jakby ważniejszym określeniem w jakiejś mierze. Tak? Chociaż zasadniczo poznaje się jednak określenie akt raczej właśnie przez ruch. Ruch to jest właśnie to, na przykład to budowanie. Ruch w ogóle filozofii, musimy o tym pamiętać, skoro mówimy tutaj o kontekście, w którym określenie aktu i możności zostało wprowadzone i cały ten właśnie problem ruchu. Ruch filozofii to nie jest to, co ruch w fizyce, czyli tylko zmiana położenia. Tak? Ruch filozofii jest czymś znacznie szerszym, bo to jest jakaś zmiana, która będzie dotyczyła się tych wszystkich możliwych przypadłości, których wiemy, że pomiędzy nimi znajduje się też i przestrzeń, wobec tego będzie ruch przestrzenny, ruch lokalny, tak jak powiedział święty Tomasz, ruch lokalny, ruch co do samego położenia, to zmiany położenia, ale ruchem będzie jakaś zmiana, na przykład to, że przemalujemy powierzchnię stołu, to będzie pewien ruch, dokonała się pewna zmiana. Ruchem będą też takie zmiany dotyczące, no właśnie, wybudowanie tego domu, tutaj to nawet już jest taka zmiana w sumie substancjalna, to jest jeszcze coś takiego, nie tylko już przypadłości dotyczy, ale już właściwie to już jest nawet takie powstawanie i ginięcie tak zwane, ale to też w sensie szerokim jest właśnie ruch. Następuje aktualizacja pewnej właśnie pewnej możliwości, której tutaj jeszcze żeśmy nie mówili, ale w każdym razie coś się realizuje, coś dochodzi do pewnego kresu, tak? Jest jakaś zmiana tak szeroko pojęta, czy to w sensie przypadłościowych zmian, czy właśnie tych substancjalnych. Czyli mówimy w takim bardzo szerokim sensie o ruchu. Oczywiście są takie powiedzmy przypadki, gdzie coś wydaje się być ruchem, tak jest opisywane jako ruch, bo się nawet nie da inaczej, a faktycznie nie jest żadnym ruchem, żadną zmianą, niczym takim. To jest stworzenie świata z niczego. Stworzenie creatio ex nihilo, stworzenie świata, właśnie pisze święty Tomasz, będziemy przy okazji mówienia o świętym Tomaszu, będziemy poruszać to zagadnienie. Święty Tomasz pokazuje, że stworzenie świata nie jest żadną zmianą, żadnym ruchem, bo tam nie ma żadnego punktu startowego. Bo w przypadku jakiejkolwiek zmiany czy ruchu, tak, no to musi być i punkt startowy, i punkt ten docelowy. Muszą być te dwa punkty. Punkty nie tylko w sensie przestrzennym, tylko takim metafizycznym. Musi być początek i koniec. Musi być początek, musi być kres. W przypadku stworzenia świata nie ma tego początku. W przypadku stworzenia świata po prostu my tak to opisujemy własnym umysłem, jakby, bo nie możemy inaczej, sobie staramy wyobrazić, że jest jakiś punkt początkowy, jakaś taka nicość, taka, jako małe dziecko sobie zawsze to wyobrażałem, taką pustą przestrzeń, ale pamiętam, że jako dziecko już wiedziałem, że sama ta przestrzeń przecież już czymś jest, więc jak to sobie wyobrazić, że coś, co nie jest nawet przestrzenią, coś, co jest niczym. Właśnie coś, co jest takim metafizyczną nicością, nie może być punktem startowym, bo jest właśnie nicością. Więc w praktyce jednak my tak sobie to wyobrażamy, ale stworzenie nie jest niczym takim. Czym jest stworzenie? To już zostawiamy to na razie, nie będziemy się tym teraz zajmować. Stworzenie będzie w sposób taki genialny przez świętego Tomasza od strony filozoficznej pojęte. I to jest pierwszy taki przypadek, że tak powiem, i ostatni, można powiedzieć, filozofii, bo u Augustyna, który oczywiście bardzo dużo będzie pisał o Bogu jako stworzycielu, jednak brakuje, to jest taki, u Augustyna nawet czasem się mówi, to jest taki semikreacjonizm, bo tam nie ma takiego filozoficznego, dokładnego, analitycznego wytłumaczenia, nawet w ogóle zrozumienia tego, czym jest stworzenie. Tak? To jest coś, co on od strony teologicznej bardzo dobrze będzie rozumiał, będzie wiedział, co się wiąże
z tym stworzeniem, będzie pięknie pisał o dobroci stworzenia i tak dalej, ale jeżeli chodzi o to, czym jest samo stwarzanie, to dopiero jest u świętego Tomasza. To jest coś niezwykle skomplikowanego, co wymaga bardzo głębokiego wejścia w te analityczne narzędzia dane przez Arystotelesa, które już żeśmy nawet przynajmniej jakoś zdawkowo poznali, mianowicie w zagadnienie relacji. Ono się okaże kluczowe tutaj, właśnie kwestia relacji, tak? Czyli to ta najsłabsza jakby ta przypadłość, taka, tak? ta relacja, pewne odniesienie. To jest to narzędzie, które zostanie wykorzystane do opisu stworzenia. Ale wracając do tej przemiany. No więc dobrze, mamy jakąś zmianę, mamy jakieś działanie, coś się wyłania jakby, tak? Coś powstaje, coś się ziszcza, urzeczywistnia, aktualizuje się, no i dochodzi do tego kresu, do tej pełnej aktualizacji. No ale w takim razie musi być coś, z czego to się wzięło, tak wystartowało. I to coś nie może być właśnie całkowitą nicością. Tak? Dlaczego? No bo to by też było sprzeczne z zasadą niesprzeczności. Arystoteles to właśnie go wyróżnia pośród wielu metafizyków, że on się trzyma bardzo wiernie zasady niesprzeczności i tego, co się z zasadą niesprzeczności wiąże. Z niej pewne inne zasady logiczne wynikają. O tym kiedyś powiemy przy okazji takiego jakby dodatkowego może pogłębiania tych już poznanych przez nas zasad. Nie ma na razie potrzeby, żeby tak dokładnie to poznawać. Ale rzeczywiście wyróżnia się bardzo na tle innych filozofów. To wierne trzymanie się tych podstawowych zasad naszego umysłu, które są jednak wpierw zasadami, które funkcjonują w świecie, które są obserwowane w świecie, powoduje, że właśnie był w stanie odkryć złożenie bytów, właśnie za aktu i możności między innymi. Tak? Nigdy by tego nie zrobił, gdyby się tak nie trzymał mocno zasady niesprzeczności, zasady tożsamości włączonego środka, racji dostatecznej, tak? Czyli wszystkich tych zasad, na których oparte jest zdrowe myślenie. I jakby z tych zasad i z obserwacji świata właśnie wynikają te podstawowe pojęcia. Jeszcze tak wracając do tych wcześniejszych filozofów, bo tam można zobaczyć, u tych wcześniejszych filozofów można zobaczyć od samego początku, zresztą Arystoteles lubi też, tak, robi taką kwerendę, od początku jak dane zagadnienie było rozpatrywane przez filozofów. Można zobaczyć u filozofów coś, co potem stanie się w refleksji Arystotelesa właśnie tym aktem i możnością, bo on wprowadza te pojęcia, tak, zasadniczo je wprowadza oczywiście, ale jednak nie są tworzone w sposób taki, powiedzmy, gdzieś tak z powietrza, tak, bo taką miał intuicję. Bo tak mu się wydawało. To jest intuicja, to jest coś właśnie dla tej filozofii typu platońskiego charakterystycznego. Że człowiek ma pewną intuicję, ma pewną taką intuicję dotyczącą rzeczywistości, to mu się może przyśniło, może przypomniała sobie ta dusza za karę wcielona, czy coś takiego, tak? Doznał takiego olśnienia nagle i próbuje wykorzystać ten moment, próbuje to odkrycie wykorzystać. Trochę też jest tu u Heraklita, jest dokładnie też ta właśnie ten sposób poznawania przez intuicję. U Arystotelesa jest co innego. U Arystotelesa jest dokładna analiza rzeczywistości. Właśnie w oparciu o te zasady, te pierwsze zasady myślenia. Więc Arystoteles jakby pokazuje zresztą, że u tych najwcześniejszych filozofów możemy dostrzec taki element taki potencjalny, element taki dynamiczny, element jakiś taki, który był zmienny, tak właściwie, jakoś tak, jak taka plastelina, element, z którego myślano, że w ogóle cały świat się składa i do niego próbowano cały świat w ogóle sprowadzić i jakby w jego ramach cały świat opisać. Pierwsza filozofia, czy filozofia pierwszych filozofów tych jońskich, no to wiemy dobrze, tak, to jest monizm, który upatrywał w materii, w konkretnym jakimś takim paraelemencie, tak, tej podstawy dla całej rzeczywistości, owego arche, czy to będzie woda u Talesa, czy to będzie coś innego, ale z tym się też wiążą te kosmogoniczne mity, które mówiły o tym, że i to też filozofii się, niektórych filozofów się to też przejawiało u Anaksy Mandra chociażby, że jest u podstaw, jest jakiś chaos, jest jakiś czy tam bezmiar taki, tak, coś nieograniczonego na Peyron, ale po prostu jakiś chaos, bo tak też mitologia mówiła. Filozofia przecież wyszła z mitologii, mitologia mówiła o tym, że świat na początku był chaosem, stał się potem kosmosem, ale pierwotnie był chaosem, był nieuporządkowany, tak? Był jakimś takim wielkim jednym elementem, znaczy
czy zbiorem jakichś tam objawów różnych takich nieuporządkowanych, właśnie tej całości, która też była przez to nieuporządkowana. I potem nastąpiło takie porządkowanie. Jest ten element potencjalny i dynamiczny i on się stanie właśnie czymś, o czym teraz powiemy, właśnie możliwością. Ale jeszcze, zanim do tego wrócimy, to jeszcze powiem o tym akcie. Skąd, gdzie jest źródło tego drugiego elementu? Tego, który stanie się właśnie tym aktem, tym uaktualnianiem, tym nawet, czy tym kresem z kolei tego ruchu. Tak? Czyli ten element tak naprawdę ważniejszy. Akt jest ważniejszy. Akt jest oczywiście ważniejszy. Dlatego mówię też w pierwszej kolejności. No i to ma swoje uzasadnienie też z wielu powodów. Otóż jakby z drugiej strony, poza tą właśnie filozofią tych pierwszych filozofów, która właściwie upatrywała natury świata w tym elemencie potencjalnym, dynamicznym, wszystko jakby tak budującym i jakoś wewnętrznie tam powiedzmy zmiennym, bo tam jeszcze tej zasady przyczynowości tak dobrze, znaczy przyczyny sprawczej nie rozumiano. Materia była sama z siebie jakimś ruchu i powodowała jakieś zmiany. Poza tym była refleksja Parmenidesa i tam z kolei to było w pewnym sensie podejście podobne do Arystotelesa, bo on też próbował przez oparcie się na zasadach myślenia, ale niego jest taka charakterystyczna dla niego całkowita absolutyzacja zasady niesprzeczności, zasady tożsamości. To skutkuje tym, że no i brak tego podejścia empirycznego, tak charakterystycznego dla Arystotelesa, brak tego zdroworozsądkowego podejścia i to skutkuje tym, że rzeczywistość jest po prostu jednym niezmiennym bytem po prostu, który pomimo pozoru ruchu jest cały czas taki sam. Musi tak być, bo tak wynika z zasad tożsamości i niesprzeczności, takich zabsolutyzowanych już do granic możliwości. Skoro po prostu z bytu może tylko byt, może po prostu nie tyle nawet się zmieniać, tylko może być. Byt po prostu jest bytem, to zasada tożsamości. Więc nic się nie może z nim stać, ruchu żadnego nie ma. Z niebytu nic nie może stać się bytem, a nie odwrotnie, z bytu niebytem, bo by to przeczyło zasadzie tożsamości. Właśnie tutaj już rozumiemy teraz... to jakby to, czego dokonał Arystoteles, kiedy wprowadził złożenie bytu z tego elementu przypadłościowego i elementu substancjalnego. Tak? To też jest trochę z tym związane, do tego nawiązywałem. Ale przede wszystkim wiąże się to właśnie z zobaczeniem tego elementu potencjalnego, dynamicznego, który tutaj jest zupełnie jakby zanegowany, tak, w refleksji Parmenidesa, a za to jest jakiś inny element, właśnie taki, powiedzmy, w stylu aktu. Jest coś, co po prostu jest. Jest tak jak akt. Akt jest po prostu tak, jest. No, tak, jest czymś takim doskonałym, jest jakąś aktualizacją. I tu jakby podstaw tego, co staje się aktem u Arystotelesa, możemy dostrzec właśnie u Parmenidesa. Tylko u Parmenidesa, to przez to, że to jest zabsolutyzowane, tak naprawdę on... można powiedzieć, ogranicza się do opisu tego bytu absolutnego, który jest po prostu Bóg, tak? Do pewnego stopnia. Można powiedzieć, że on jakby przypisuje całej rzeczywistości coś, co właściwie jest cechą Boga. Ojciec Garrigou Lagrange będzie w ten sposób pisał, że to właściwie w pewnym sensie jest prawdą, że jest byt i ten byt jest, tylko to jest taki byt po prostu pisany wielką literą i to jest byt, który po prostu jest właściwie absolutnym bytem, niezmiennym, całkowicie jednym, tak? To są cechy bytu boskiego, ale Parmenides, wikłany w te różne jednak mimo wszystko, w te no, poglądy jakby właściwe dla swojej epoki, no, nie jest w stanie tego bytu sobie wyobrazić w taki sposób. Tak? Nie przypisuje mu cech prawdziwego absolutu, tylko to jest coś takiego dziwnego, bo to jest właściwie świat. Świat, który jest trochę taki zabsolutyzowany. No więc jakąś podstawę dla aktu znajdziemy w tej refleksji, a jednocześnie jest podstawa dla tego elementu dynamicznego, zmiennego, takiego właśnie w sobie jakby no, niedoskonałego też widzimy w refleksji tych filozofów, tych wcześniejszych. No i teraz właśnie osiągnięcie znowu Arystotelesa będzie polegało na tym, żeby jakoś połączyć te osiągnięcia, żeby jakoś to połączyć, jakąś jedną wielką całość. Można powiedzieć, że u Platona do pewnego stopnia też nastąpiło takie połączenie, ale w sposób bardzo niedoskonały, no, bo u Platona przecież wiemy, że no, jest coś z Parmenidesem, tak? bo przecież idee są właśnie takim niezmiennym bytem, tak? Bo przecież zwłaszcza ta idea właśnie jedności, ta idea naczelna, idea, z której wszystkie się jakoś wywodzą, która stanowi taki wierzchołek tej piramidy bytu. Tak? No wszystkie byty są, wszystkie idee są właśnie takim bytem prawdziwym, ale idea jedności, idea, która się utożsamia z dobrem, jest jakby samym szczytem tego, jest takim w cudzysłowie Bogiem, no nie jest, ale takim absolutem trochę, tak?
jest takim szczytem bytu. Ale poza tym są przecież te rzeczy zmysłowo poznawalne. Rzeczy, które no jednak w jakiejś mierze są. Czyli tutaj mamy już jakąś próbę relatywizacji Parmenidesa i przecież sam Platon pisał w dialogu Parmenides o ojcobójstwie ojca naszego Parmenidesa. Właśnie, bo trzeba było tą absolutyzację jakoś częściowo odwołać. Trzeba było ją jakoś pokonać, jakoś ją przekroczyć. Jakoś zrelatywizować ją, osłabić. Czy wprowadzić coś, co jest takim niebytem tylko aspektowym i względnym. Coś, co nie jest prawdziwym bytem, ale czymś takim niebytem, bo się zmienia. Bo jest ciągle takie, zaraz jest takie, raz inne, ciągle jest w ruchu, czyli nie jest tym prawdziwym bytem. Nie ma tej niezmienności. Tak? Ale jednocześnie jednak też nie jest całkowitym niebytem. Jest czymś takim pośrednim. I można powiedzieć, że to samo jest u Arystotelesa. No tak. Ale jednak dużo więcej. Dlaczego? Dlatego, że u Platona te dwie sfery są jednak jakoś rozdzielone. Znaczy jest ten obszar, jest ta przestrzeń, jest ten świat bytów, tych odbitek, tych bytów zmiennych, poznawalnych zmysłowo. I jest świat idei, który jest tym bytem prawdziwym, który ma inną naturę właściwie, tak? Jest czymś innym. Nie są one ze sobą tak powiązane, nie stworzą jednej całości. To jest takie rozwarstwione. Mówiąc tak bardzo, bardzo tak, trochę tak. Może niezbyt metafizycznie, ale tak, żeby wyrobić pewne intuicje. Nie ma tutaj takiego zespolenia. Właśnie nie ma tych złożeń wewnątrzbytowych. Właśnie nie składa się byt z tych dwóch elementów, które ze sobą jakoś są związane w sposób bardzo ścisły, także tworzą jedną całość. Bo przecież u Arystotelesa tak będzie, że ten akt i właśnie ten drugi element, o którym teraz powiemy, możność, że one tworzą jeden byt, że one są ze sobą związane. Że to nie są takie jak po prostu dwa doczepione do siebie elementy. Tylko to są jakby przejawy, albo właśnie takie wewnątrzbytowe czynniki. To jest jakby element ten, który jest tą realizacją, aktualizacją i ten element, który jest pewnym potencjalnym. Jakby ujęta rzecz od strony tej potencjalności, tej jakby możliwej zmienności. Tego, co jeszcze nie zostało zrealizowane, to nie zostało ziszczone. To jest właśnie ta możność. I o możności mówię nieprzypadkowo, jakby w drugiej kolejności i jakby na kanwie rozważań o akcie, dlatego właśnie, że sam Arystoteles mówi, że możność jest czymś właściwie poznawanym właśnie w kontekście aktu, że tylko poprzez akt jakby poznajemy możność. Bo ona sama w sobie jest właśnie niepoznawalna. Ona sama w sobie, gdyby mogła występować w takiej postaci całkowitej, bo zawsze byt jest właśnie złożony z aktu i możności, z wyjątkiem oczywiście pierwszego poruszyciela, czyli Boga, czyli bytu absolutnego, który jest faktycznie czystym aktem. Ale w drugą stronę to nie działa. Nie ma bytu, który byłby czystą możnością. Możność jest po prostu niepoznawalna sama z siebie, więc coś, co byłoby czystą możnością, byłoby niepoznawalne. Zresztą też nie miałoby możliwości ziszczenia tej aktualizacji, bo właśnie akt jest właśnie tą aktualizacją, tym ziszczeniem. Więc czysta możność by nie mogła istnieć, nie tylko nie mogłaby być poznawana, ale nawet nie mogłaby istnieć. Więc czystej możności nie ma. Jest pewien taki substrat, który możemy jakby wyabstrahować, tak? Przynajmniej teoretycznie to się nazywa materia pierwsza. To jest właśnie ta czysta możność. Ona jest jakby podstawą, ale nigdy nie istnieje samodzielnie. No bo wtedy by musiała istnieć bez aktu, co jest niemożliwe. Zawsze jest akt jest tym, co nadaje formę. Tutaj jeszcze nie ma tego aspektu egzystencjalnego, który pojawi się u Tomasza, ale właśnie patrzmy przez pryzmat formy. Patrzmy przez pryzmat tego, co nadaje treść, co nadaje pewną tożsamość, bo to właśnie akt to nadaje. Akt to nadaje. Akt, jak się właśnie teraz już trochę okazuje, to jest coś więcej niż tylko tłumaczenie ruchu. Przez fakt ruchu możemy dojść do tego, że ten akt faktycznie jest czymś odmiennym, realnie różnym od możności. Akt jest, zobaczmy, że czymś naprawdę niezwykłym, bo tak naprowadza nas na istnienie możności. Możemy dzięki aktowi, możemy też, no właśnie, po pierwsze rozumiemy ruch, jak się zaraz okaże, co to jest w ogóle ruch. To po raz pierwszy się właśnie u Arystotelesa pojawiło rozumienie ruchu, ale też dzięki aktowi mamy, jakby zaczniemy zaraz rozumieć, że te pojęcia aktu i możności nie służą tylko do wyjaśniania ruchu, chociaż zostały wprowadzone po to, żeby ruch wyjaśnić. Ale że one faktycznie będą jakoś na język aktu i możności będą się tłumaczyły właśnie te, chociażby to złożenie z formy materii, o tym więcej powiemy następnym razem. Już trochę panie o tym wiedzą oczywiście z tej racji, że żeśmy mówili o przyczynach formalnej, materialnej, tak, sprawczej, celowej, no więc już trochę o tej formie i o trochę o materii wiemy. Więc pozostałe te złożenia jakoś będą się do tego aktu i możności odnosiły, tak, często w sposób taki zupełnie oczywisty, bardzo, bardzo taki bezpośredni, bardzo mocny. Więc
możność poznajemy przez akt, możność jest właśnie tym czynnikiem potencjalnym, dynamicznym. Słowo dynamis to jest właśnie to greckie słowo, które jest używane przez Arystotelesa na oznaczanie możności. To jest właśnie dynamis, to jest możność. Po łacinie potencja, znowu tutaj to skojarzenie z energią potencjalną, no, z tym takim czymś, co może się w różne, jak to cząstka ma energię potencjalną, no to może teraz tą energię potencjalną zamienić w różny sposób, na przykład w energię kinetyczną, ale może się zacząć poruszać w różnych kierunkach. To jest właśnie to, że to jest pewien taki jakby zasób, który może być wykorzystany na różne sposoby, może się rozwinąć w różnych kierunkach. Tak? To jest właśnie to źródło takiej pewnej zmienności. To źródło zmienności. Jeżeli mówimy o możności, musimy tutaj, żeby jeszcze jakby nie wpaść w pewne takie pułapki, musimy pamiętać o tym, że możność to nie jest to samo, co możliwość logiczna. Że możność metafizyczna nie jest dokładnie tym samym, co taka czysta logiczna możliwość. Tak? Czysta taka logiczna możność czy możliwość właśnie, no to jest, to po prostu możemy to jakby niebytowie przypisać. Tak? To jest coś, coś jakby no nie zakłada jakiejś podstawy już. Czegoś istniejącego. Możność natomiast jest właśnie związana z jakimś konkretnym, realnym bytem. Ona jakby domaga się tego, żeby coś istniało. Ona jest czymś realnym, czymś faktycznym. To jest właśnie jakaś istniejąca w bycie, jakiś istniejący czynnik. No, możemy sobie to wyobrażać właśnie w kontekście no właśnie jakiejś plasteliny, z której może być coś ulepione, tak? No ale dobrze wiemy, że można pewne rzeczy ulepić z plasteliny, a innych się nie da. Nikt nie ulepi z plasteliny szybowca, którym będzie latał, bo właśnie plastelina nie ma w sobie takiej możliwości do tego, żeby przyjąć taką formę, żeby kresem tych zmian, tym aktem był właśnie kształt, postać, forma jakiegoś szybowca, który będzie się unosił w powietrzu. No właściwości mechaniczne plasteliny na to nie pozwalają. Właśnie w możliwości tej plasteliny nie znajduje się przyjęcie takiej formy. Czyli jakby kresem tej zmiany to entelecheją nie może być. Nie może być taki właśnie szybowiec. Tak? Czyli to jakby, czy tak samo na przykład z wiaderkiem, które jest puste i które próbujemy napełniać wodą. Ono może być napełnione tylko do po brzegi. Nie może być więcej tej wody przyjęte. Tak? Jeżeli wiaderko jeszcze jest dziurawe, no to wtedy wody w ogóle nie napełnimy. Jakby w tej możliwości tego wiaderka nie, możemy tam nosić jeszcze pewne rzeczy, jakieś cegły w tym wiaderku, no przez dziurkę nie przepłyną, ale już woda przepłynie. No więc to jest właśnie to, że ta jakby możliwość będzie miała swoje jakieś granice. Ona jest ukierunkowana na pewien akt. Tutaj jeszcze musimy, zanim się to zacznę to wyjaśniać, to jeszcze jedna sprawa, że o możliwości Arystoteles mówi jakby też w dwóch takich kontekstach, właśnie mówi o dwóch takich rodzajach właściwie możliwości. Jest o możliwości czynnej i o możliwości biernej. Możliwość czynna i możliwość bierna, czyli to są dwa rodzaje możliwości, o których będzie metafizyka mówiła, bo nie zajmuje się tą możliwością, czyli tą możliwością powiedzmy logiczną taką, tylko czynną i bierną. Ta możliwość bierna to jest faktycznie ta bardziej taka podstawowa, czy właściwie ta faktycznie podstawowa, bo ona się przeciwstawia aktowi. Ona jest tym czynnikiem przeciwstawnym wobec aktu. Ona jest jakby właśnie tym drugim elementem, tak? Tym drugim elementem, z którego składa się rzeczywistość. Właśnie tym elementem, tym dynamicznym, tym potencjalnym, na który naprowadzała nas zasada niesprzeczności, analiza tego, co się w przyrodzie dzieje. To co Arystoteles to wszystko zobaczył i wszystko to się sprowadza ostatecznie do tej możliwości biernej, która jest niczym innym jak pewną zdolnością do przyjmowania działań. No tak jak właśnie z tą plasteliną. To ja mogę z nią różne rzeczy robić, ale nie mogę robić wszystkiego. Nie mogę ulepić samochodu, który będzie jeździł, bo właściwości plasteliny na to nie pozwalają. W jej możliwości biernej nie znajduje się przyjęcie takiej właśnie, takiego aktu, taka właśnie aktualizacja polegająca na wtłoczeniu jakiejś formy samochodu właśnie do tej plasteliny. To jest właśnie ta możliwość bierna i to jest ta jakby prawdziwa, najprawdziwsza możliwość. Ale jest jeszcze możliwość czynna, która jest faktycznie już jakoś zmieszana z aktem. Jest zmieszana z aktem w tym sensie, że możliwość czynna jest zdolnością do działania. Jest zdolnością do działania, ale ta zdolność do działania też może jeszcze być zaktualizowana, żeby faktycznie coś działało. Dlatego ta możliwość czynna też jest pewną formą możliwości, bo ona nie znajduje się ciągle w akcie. Tak? Tylko byt najdoskonalszy znajduje się ciągle w akcie. Tylko byt najdoskonalszy jest będący czystym aktem, jest ciągle tym jakby no, ciągle aktualizowanym, który nie przechodzi z możliwości do aktu,
tylko cały czas jest tym właśnie czystym aktem. Nie ma w sobie możności wiernej. Ta możność czynna to jest po prostu bardzo użyteczne pojęcie, jeżeli chcemy rozumieć na przykład no, działanie konkretnych bytów, takich jak człowiek, tak, dusza ludzka, czy tam... Możność czynna to jest zdolność właśnie do działania, czyli na przykład mój wzrok jest zdolny do tego, żeby widzieć, ale to nie znaczy, że ja w tym momencie patrzę, tak? Możność bierna się sprowadza do tego, że jestem podmiotem czyichś działań, możność czynna jest z kolei pewną podstawą, żebym sam działał, ale to jeszcze nie jest ono równe, nie jest ta możliwość czynna równa faktycznemu aktowi widzenia właśnie, prawda? To, że mam oczy, nie znaczy, że widzę. To, że mam umysł, nie znaczy, że to, że człowiek w śpiączce ma duszę nieśmiertelną, nie znaczy, że on dokonuje aktów tej duszy nieśmiertelnej, właściwej dla niej, prawda? Aktów poznawania tego umysłowego, aktów wolitywnych, no bo jest tam jakoś właśnie, no nie ma tej aktualizacji tutaj w tym zakresie na przykład, prawda? Więc może być tego jakoś wyłączone. Chociaż dusza ciągle w sobie to posiada, tak? Czyli ta możność czynna jest czymś faktycznie bardzo, bardzo użytecznym, ale właśnie prawdziwą, tak powiedzmy, prawdziwą w tym sensie, że tą możnością tak przeciwstawiającą się aktowi jest właśnie możność wierna. I wobec tego w Bogu, który jest czystym aktem, nie ma żadnej możności biernej. Natomiast jest możność czynna. Tak? Bo Bóg, mimo że jest zawsze jakby działającym w tym sensie, że jest tym aktem, tak jakby w tym swoim wsobnym, tym wewnętrznym życiu, to jednak wcale nie oznacza, że musi na zewnątrz też działać. Dlatego w tym sensie jest właśnie, ma tą możność czynną, bo nie musiał stwarzać świata i nie musi cały czas na okrągło nowych światów stwarzać, prawda? Może na jednym poprzestać. W tym świecie może pewnych dzieł dokonywać, może ich nie dokonywać. Więc jest możności czynnej, może pewne rzeczy robić, ale tego nie musi. Ale to nie znaczy, że sam w sobie jest jakimś zmieszanym aktu i możności, jest czystym aktem, ponieważ po prostu jakby w swoim tym życiu wewnętrznym jest pełnią zrealizowania, jest pełnym działaniem, tak? A przez to jest też nieporuszony, bo nie ma możności biernej. Bo możność bierna jest zdolnością do bycia właśnie poruszanym, do bycia zmienianym. Bóg musi być wobec tego nieporuszony, no bo nie ma możności biernej. Tak? Zresztą jest właśnie pierwszym poruszycielem. Któż mógłby poruszyć tego, który porusza wszystko inne? Wobec tego musi być nieporuszony. Wobec tego nie może mieć tej możności biernej. Musi być czystym aktem. Natomiast wszystkie inne byty są jakoś złożone z aktu i możności. No, na różne sposoby to widzimy, no właśnie to, że podlegamy różnym zmianom, że no po prostu no nie jesteśmy pierwszymi poruszycielami, więc musimy być złożeni i z aktu, i z możności. Tak? I to jakby zarówno w tym sensie, że no na przykład w dziedzinie wiedzy. W dziedzinie wiedzy to też jest pewnego rodzaju ruch, tak? Bo nabywa się pewna zmiana zachodzi w dziedzinie jakiejś przypadłości, pewnej naszej wiedzy, jakiejś myśli i tak dalej. Więc ja mogę po pierwsze się czegoś dowiedzieć, tak? I tutaj jest ta pierwsza, jakby pierwszy ten aspekt, pierwszy rodzaj jakby takiego, jakby tej aktualizacji, ale potem mogę coś wiedzieć i tej wiedzy nie wykorzystywać. Czyli mam pewną możność czynną wtedy, tak? Do tego, żeby na przykład tam o czymś myśleć, ale faktycznie tego nie robię. Więc widać, że możność czynna jest zawsze też zmieszana z pewną, że ona jest jakby efektem zmieszania możności z aktem, tak? Że aktu z możnością jest czymś właśnie takim. I możność już niezależnie od rodzaju, ona tutaj jakby widzimy z jednej strony, że jest tu jakiś, jest jakiś związany z pewnym brakiem, znaczy, że to jest jakiś taki aspektowy niebyt, taki niebyt w sposób aspektowy rozumiany, że czegoś brakuje, tak? Właśnie nie ma tego zaktualizowania, właśnie brakuje tego, co potem będzie się w czasie ruchu aktualizowało. Możność jest związana z pewnym brakiem, ale możność jest także, na tym polega właśnie jej charakter, taki wtórny wobec aktu, że ona jest ukierunkowana na to działanie, ukierunkowana na tą aktualizację, na to urzeczywistnienie, że ona jakby istnieje dla niego, tak? Ona jakby istnieje, ona się chce w nim spełnić. To potem scholastycy powiedzą, że jest taka, że jakby możność właśnie jakby dąży do tego, żeby się w tym akcie spełnić, żeby zrealizować właśnie to, tak? Święty Tomasz będzie na wielu w wielu kwestiach będzie się odnosił do tej zasady, że jeżeli człowiek czegoś tam pożąda, to zresztą idzie tutaj za przykładem Arystotelesa, no to też to nie może tak być, że naturalne pragnienie, żeby było tak w ogóle zupełnie nie do spełnienia. Jeżeli taka jest człowieku jakaś potrzeba, taka powiedzmy możność, tak, to ona jest, jeżeli nie jest jakąś tego zachcianką nieracjonalną, to ona domaga się tego możliwości spełnienia. To nie znaczy, że w każdym przypadku się spełni, że zrealizuje się w każdej sytuacji, ale jakby co do zasady ona jest ukierunkowana na to spełnienie się.
Czyli jest takim brakiem, takim niebytem aspektowym, a jednocześnie ukierunkowanym ku działaniu. I jeszcze jest w tej możności coś takiego, że jest jakby zależna od czegoś, co jest na zewnątrz. Bo żeby nastąpiło to przejście z możności do aktu, czyli właśnie ruch, czyli to przejście z tego stanu niedoskonałego, niezrealizowanego do tego stanu zrealizowanego i doskonałego, to musi być jakiś bodziec zewnętrzny. Bo nic się nie porusza, jeżeli nie jest poruszane przez coś innego. To jest właśnie u Arystotelesa już to kojarzymy, może bardziej z Tomaszem, a to już Arystotelesa, że nic nie może się poruszyć, jeżeli nie będzie poruszone jakoś przez coś innego. Tak? Oczywiście to prowadzi nas do odkrycia pierwszego poruszyciela, to Arystotelesa doprowadziło do odkrycia pierwszego poruszyciela. To jest bardzo ważny wniosek i będziemy potem z niego startować, kiedy będziemy udowadniali istnienie owego Boga, pierwszego poruszyciela. Natomiast tutaj jakby widzimy, że ta możność jest wobec tego czymś wtórnym, wobec aktu, nawet w sensie czasowym. Bo tak, wiemy, że możność w sensie poznawczym, tak, w sensie takim związanym z poznawaniem jest czymś wtórnym wobec aktu, bo poznawana jest możność poprzez akt. Tak? Jakby akt, jakieś działanie, jakieś doskonalenie pokazuje nam, że była jakaś możność, która właśnie się teraz aktualizuje. Tak? To jakby jest jasne, że to nas naprowadza na możność, że w porządku poznawczym akt jest pierwszy, że akt jest właśnie tym, co my jakby tak, poprzez co dochodzimy do tej możności, ale też i w sensie takim czasowym. Bo co prawda jakby w jednej konkretnej rzeczy następuje przejście z możności do aktu, ale tylko pod wpływem jakiegoś innego aktu. To znaczy nie może, dajmy na to właśnie no, kulka zacząć się poruszać, jeśli nie będzie przez coś poruszona, tak sama z siebie nie może. Tak? Jeżeli nawet są takie rzeczy typu samochód, silnik, będziemy to jakieś rozważać, bo tam jest to bardziej złożone, żeby na razie tego nie komplikować, ale też zobaczymy, że dokładnie te zasady się tam też stosuje, że tam te wszystkie zasady są cały czas stosowane, które mówią o tym, że jeżeli coś się ma poruszać, to jest poruszane przez coś innego. Czy cokolwiek się znajduje w ruchu, jest poruszane przez coś innego. I w ten sposób jest akt jednak pierwszy również w porządku czasowym od możności, bo musi być ten akt, który ostatecznie ten pierwszy akt, który jest tym właśnie Bogiem, tak? Ten musi być pierwszy, żeby poruszył wszystkie inne rzeczy. I również w porządku doskonałości jest akt, jest właśnie czymś pierwszym w stosunku do możności. O doskonałości możemy mówić jakby w dwóch takich kontekstach, w kontekście albo kresu działania. No i tutaj widzimy, że akt jest czymś doskonalszym, no bo to właśnie tym kresem, to jest ta entelecheia, to jest właśnie ten akt, tak, już ten akt pełny, no to on jest przecież właśnie tym kresem. To on jest właśnie kresem i cel jest doskonalszy od środka. Tak jak dom jest doskonalszy od kupy cegieł, plus kilku okien i tam kilku innych rzeczy. Bo właśnie istnieją one dla tego celu. Cel jest właśnie tym aktem. Wobec tego akt jest czymś doskonalszym od możności, ale również w sensie pewnej formy, w sensie samej tej formy nadającej tożsamość, nadającej pewną treść umysłowo poznawalną. To również akt jest właśnie związany z formą. Wobec tego też jest tutaj doskonalszy od możności. Możność jest jakby sama z siebie nie byłaby w ogóle możliwa do poznania, gdyby nie było jakiegoś aktu. Także no i nie mogłaby istnieć też. Także jest tutaj jakby w tych trzech kontekstach jest akt doskonalszy od możności. Właśnie w sensie poznawczym, w sensie chronologicznym, w sensie też doskonałości sam. Akt jest pierwszy wobec możności. Tak właściwie to się przedstawia i teraz jakby rozumiemy, że są to narzędzia bardzo podstawowe, tak? Bardzo, bardzo takie powiedzmy no, takie prawdziwe pryncypie, do których będzie można sprowadzać pozostałe i opisywać świat właśnie za pomocą tego. Toż Arystoteles pokazuje, że posługuje się zasadami logicznymi, że nie może być żadnego trzeciego elementu, bo można powiedzieć, no dobrze, no to dajmy na to, mamy akt, mamy możność, ale może jest jeszcze jakiś trzeci element, może jest coś jeszcze, co się jakoś do nich dołącza. A się okazuje, że wynika z zasady wyłączonego środka, tutaj zastosowanej dla tych przypadków, że takiego trzeciego elementu nie ma. Że są tylko konkretnie te dwa, akt i możność, i jest to różnica między nimi, są realnie różne. Czyli nie jest to kwestia tylko pewnego nazewnictwa, ale że one faktycznie są czymś innym. I te dwa czynniki będą konstytuowały całą rzeczywistość. To na dzisiaj może tyle, bo to i tak dużo było tych informacji. Natomiast właśnie jakieś pytania odnośnie tego, może jakieś... No właśnie odnośnie duszy, tak jak się odpowiedział też,
że czynności myślenia nie muszą zmienić się obie władze, czyli intelekt możliwościowy, to jest też można z tego tutaj wnioskować, że intelekt czynny to jest ten... Że można czynna po prostu w tym sensie. Ważne, jakby pierwsza, tak, niżeli czynność intelektu możliwościowego. A, w tym sensie. Znaczy, no bo zasadniczo w ogóle tam, gdzie jest więcej aktu, to jest coś doskonalsze, bo tak, jeżeli rzeczy są złożone zawsze z aktu i możności, a akt jest tym czynnikiem bardziej doskonałym od możności, to oczywiście, że tam, gdzie tego aktu będzie w rzeczy więcej, bo tak, bo same te pojęcia właśnie służą do opisu ruchu, ale potem się okazuje, że każda rzecz się z tego składa, jakby tak metafizycznie, właśnie z aktu i z możności. I ponieważ akt jest doskonalszy od możności, to tym doskonalsza jest rzecz, im więcej będzie, jak mówię, procentowo w cudzysłowie, im więcej będzie w tej strukturze aktu. Im bardziej jest ona zrealizowana, zaktualizowana, bardziej ziszczona, bardziej działająca. To jest bardzo ciekawe, bo proszę zobaczyć, że to jakby pokazuje nam, że jakby nasze takie to co jakby, czego nas uczą media, na czym polega doskonałość życia. Tak? Że tak jak celebryci, możemy sobie leżeć po prostu na jachcie albo na plaży i po prostu popijać tylko jakiś napój, patrzeć tylko sobie na słońce i nic nie robić. I to jest doskonałość życia. A tu się okazuje, i do tego ludzie dążą faktycznie, to jest presem i celem życia, żeby sobie tak leżeć i jakby w cudzysłowie nic nie robić. Tak? A tu Arystoteles pokazuje, przez to, jeżeli tak jest, tak, że znaczy doskonałość, a to pokazuje, że tak jest faktycznie, to doskonałość polega na akcie, to doskonałość nie polega na tym, że ja jestem jakoś mądry, dzięki tej mądrości zdobyłem fortunę i mogę teraz leżeć, tylko doskonałość właśnie polega na tym, że tą możność czynną, która jest właśnie jakby posiadanie pewnej wiedzy, ja faktycznie aktualizuję, czyli ja faktycznie wykorzystuję, czyli ja faktycznie myślę, bo to jest doskonalsze, jak się potem okaże, to już trochę też wiemy, ta działalność intelektu, bo on jest wyższy w strukturze od na przykład ciała, prawda? Wobec tego myślenie na przykład doskonalsze od biegania jakiegoś tam, tak? I myślenie o tych rzeczach najznioślejszych, tak też Arystoteles będzie pojmował, potem się okaże szczęście człowieka, szczęście człowieka i tak samo szczęście tego pierwszego poruszyciela, że musi polegać właśnie na jakiejś aktywności, na akcie, a nie na tym, że spoczywa i leży, bo wszystko już ma, to nic nie musi, to sobie będzie leżał, tak jak człowiek, tylko nie właśnie ma aktualizować, ma właśnie używać, być aktywnym, ale ta aktywność to nie jest tak, jakby współczesny świat powiedział, aktywność polegająca na bieganiu, na jakimś po prostu tam skakaniu, tylko będzie na tym, co jest najwznioślejsze, najdoskonalsze i największe. I się okazuje, że właśnie sam Bóg jest właśnie tym, tak? I nawet w przypadku Boga to nie jest jakaś przypadłość, czyli coś, co On robi, tylko co jest Jego istotą. Bo On jest w istocie, On nie może nawet inaczej, bo to jest Jego natura, że On jest właśnie tym czystym aktem, że jest czystym spełnieniem. I nie takim właśnie spełnieniem, jak w naszym przypadku, taką energią, taką, że takim tylko działaniem, dochodzeniem do kresu, tylko On jest właśnie tym już posiadaniem w pełni, tak? Że już do niczego nie musi się, już nie, zresztą nie może, bo jest pełnią bytu, więc już nie ma jakby do czego dążyć, po prostu tą pełnią bytu jest i będąc dobrym może po prostu z samej tego swojej takiej wielkoduszności i dobroci może coś udzielić tego bytu trochę nam, tak? A będąc cały czas pełnią bytu. Więc to oczywiście jest bardzo ciekawe, właśnie pokazuje nam, że ta przewaga aktu nad możnością, a współczesny świat, no to lenistwo takie, tak? Człowiek z natury właśnie, no przecież to myślenie męczy, coś tam męczy, po co to robić, już nie trzeba, to tylko leżeć, po prostu cieszyć się życiem, w cudzysłowie, już to zacieszenie się życiem, takie życie na poziomie takim niskim, tak. Także to rzeczywiście jest bardzo ciekawe, tak, że ma swoje konsekwencje praktyczne ta doktryna o wyższości aktu nad możnością, oczywiście, tak. No miłość jest czynna. Tak, tak, oczywiście, to tak samo, to jest akt woli właśnie, to jest też aktywność na tym poziomie bardzo wysokim, także to jest jakby to samo, tak, to się będzie wiązało z drugim, to święty Tomasz potem powie też o tym, u Arystotelesa tego tak nie będzie za bardzo, ale to będzie potem u Tomasza, tak jak najbardziej to jest oczywiście obecne, jest jakoś to wtłoczone. W tym systemie będzie, tak? U Arystotelesa po prostu ten Bóg no nie może kochać ludzi, bo on nie wie, że oni istnieją. Bo on myśli o sobie, bo jest najdoskonalszy, nie będzie myślał o jakichś tam stworzeniach mało doskonałych, więc nie może też jakoś kochać ludzi, których nie wie, że są. Natomiast więc taki Bóg no nie jest podstawą dla religii. Natomiast u Tomasza oczywiście to wygląda zupełnie inaczej pod tym względem, tak? Natomiast jest zupełnie czystym aktem, też u Tomasza tak samo, czyli też nie ma żadnej w sobie takiej zdolności do bycia zmienianym przez stworzenie. Tak? Możemy oczywiście obrazić Boga w ten sposób, że mu po prostu odbierzemy jakby no część jakiejś chwały, którą on się powinien cieszyć, ale jakby nie możemy go zranić w takim sensie w jego boskiej naturze. Tak? Mógł Chrystus być w naturze ludzkiej nawet zabity, ale w naturze boskiej to ona jest jakby zupełnie nieporuszalna. Jakby nie można zmniejszyć szczęścia Pana Boga. Tak, Arystoteles w tym kontekście właśnie problem śmiertelnej duszy.
A, to bardzo złożone zagadnienie. Będziemy tym mówić przy okazji antropologii. To jest bardzo złożona kwestia, dlatego że tutaj jakby ten przyrodnik trochę wygrał z takim, powiedzmy, Arystotelesem jako, powiedzmy, takim wcześniej platonikiem, być może też orfikiem, czyli to jakby, ale też z drugiej strony tam się pojawi, tam jest pewien taki element, który różnie jest rozumiany, bo raz, że potem też i komentatorzy w duchu takim neoplatońskim, pod wpływem takiego neoplatońskiego klimatu też to interpretowali, tak, taki sposób, że jest coś, co wygląda jak taka nieśmiertelna, taki element. U Arystotelesa właściwie dusza jako taka, ponieważ jest formą ciała, dusza jako taka właściwie umiera, ale jest w duszy coś takiego, co jednak jest już niepodległe śmierci i zniszczeniu, bo wiąże się ze zdolnością do poznawania tego umysłowego. Czyli jest taki intelekt czynny, coś takiego jest tam, takiego, co jest w nim, coś takiego, co jest nieśmiertelne, ale to nie właściwie dusza jako taka, tylko pewna jakby część, pewien element. Dopiero u Tomasza jest to dobrze zrozumiane, tak opisane w taki sposób zupełnie, bez takich aporii, bez trudności. U Arystotelesa to wcale nie jest. Intuicja jakoś tam dobra, ale ta empiryczne tendencje, skłonności są tak mocne, że no to jest właśnie ten przykład, tutaj, co kiedyś mówiłem, tej zasady, że kiedy Arystoteles tak do końca nie wie, jak co ma zrobić, to on po prostu woli tak milczeć. I potem zostawia taką przestrzeń, i potem komentatorzy różnie to rozumieli. I były takie interpretacje, że to jednak to jakoś tam umiera, że to nic nie ma, albo takie, że to jednak jest, tak? Bo to zależy w jakim, to będziemy dokładnie o tym mówić później, bo to i filozofia arabska to inaczej, to widzieli to zagadnienie i potem ci neoplatonicy też tam wcześniej inaczej, to było jakoś różnie, ale dało się z tego jakby zachować to, co cenne, jednocześnie jakoś to rozwijając w odpowiednim kierunku, tak? To było u Arystotelesa wiadomo, że no to jest refleksja, która nie korzysta w żaden sposób z objawienia, przynajmniej tego chrześcijańskiego. Wobec tego no, jakby nie ma tych niepodważalnych jakoś, tak, powiedzmy, takich wyników, które do których powinna jakoś, tak, czy będąc katolikiem wtedy, tak, czy chrześcijaninem, się powinno dojść i które stanowią dla filozofa, bo nawet jeżeli ktoś jest filozofem, trzyma się metody filozoficznej, to dzięki objawieniu będzie wiedział, jakby, jaki powinien być wynik. Powinien, czy musi, czy tak. I wtedy nakierowany ten sposób na cel może łatwo wtedy w jakichś wątpliwościach może znajdzie pewną wskazówkę wtedy, tak? W takich rozważaniach umysłowych. Innymi słowy, filozofia, która będzie inspirowana objawieniem, może wciąż być filozofią, a jednak będzie prowadziła do wniosków właśnie zgodnych z objawieniem, bo przyjęła to objawienie jako pewien drogowskaz. To jest też taki przykład tego, jak objawienie, jak teologia w ogóle może filozofii pomóc, jak objawienie może filozofii pomóc, tak? Tak, żeby ona rozwijała ten swój potencjał, właśnie tą możność całą stawania się tym, czym się powinna stać. Natomiast ciągle metodę stosuje filozoficzną. U świętego Tomasza to będzie dużo takich przykładów. No właśnie to stworzenie z niczego, strony filozoficznej, koncepcja na poziomie metody, czysto filozoficzna, a jednak niewątpliwie zainspirowana objawieniem. Bo bez tego by raczej Tomasz nie wyszedł pewne, jakby powyżej pewnych schematów, które były z myślenia jakby nieusuwalne, nienaruszalne w ogóle. Też i u Arystotelesa, przecież nigdy Arystoteles nie pyta o istnienie świata, skąd się świat wziął. Oni nie tłumaczyli jakby istnienia, tylko dlaczego ma taką formę, dlaczego ma taką postać świat, dlaczego istnieje w taki właśnie sposób, a nie inny. Ale nie chodziło o zaistnienie jakby właśnie z nicości, bo to im do głowy nie przyszło, że może, mogła być kiedyś jakaś nicość. Po prostu jakoś inaczej musiał świat wyglądać. Był jakiś bardzo, bardzo nikły w tej swojej postaci, ale jakiś tam jakąś musiał mieć. Bo właśnie ex nihilo nihil vid, nic nie powstaje tak do końca z niczego. To zanegowanie zasady niesprzeczności, tak żeby z jakiegoś ala niebytu, bo ta możność właśnie, która staje się jakimś tam, czy przychodzi w akt, to jest w jakiejś postaci właśnie ten niebyt, który staje się bytem, ale nie do końca. To jest taki Parmenides, ale tylko zrelatywizowany. Tak? To nie ma tutaj takiego całkowitego odrzucenia. Tak? Bo wtedy byśmy byli na poziomie jakiejś całkowitej niepoznawalności świata, całkowitej jego zmienności i nieracjonalności. Arystoteles jest oczywiście tego jak najdalszy. Także to jest takie bardzo sprytne, takie zrelatywizowanie tych zasad i jednocześnie otwarcie się na kontekst taki, znaczy nie kontekst, tylko na ten świat istniejący i trzymanie się takiego zdrowego rozsądku, plus ta bardzo dokładna analiza i to spowodowało, że dało się wyróżnić te elementy, ale nie rozdzielać jak u Platona, tylko je właśnie cały czas łączyć. Także dzięki czemu rzeczywistość jest złożona właśnie z wielu bytów, właśnie jednocześnie wewnętrznie złożonych, przede wszystkim właśnie z aktu i możności, bo to jest takie najgłębsze w ogóle połączenie. Tak?
które się będzie potem, będzie jakby bazowym. I to jest bardzo ciekawe, że tak jak dla Platona, mówiliśmy, że ostatecznie dla Platona jakby tą naczelną zasadą jest to zasada jedni, to jedno, które jest jednocześnie dobre. To jedno, które stanowi wierzchołek tej piramidy bytu, ale z którym jest połączona ta diada, czyli zasada diada dużego, małego, diada nieokreślona, zasada jakby podziału. Jedno jest trochę czymś takim ale aktem, bo jest tym, tą pełnią bytu, a ta diada ma to wszystko po prostu, ma tłumaczyć, dlaczego świat nie składa się z samej jednej, że są te byty właśnie mniej doskonałe. Tak? Tak jest u Platona, tu Arystotelesa jakby właśnie takim odpowiednikiem tego, to jest właśnie akt, który coś jakby ta jednia, no i ta możność, która jest czymś takim a la tą diadą, czyli takim elementem, który to wszystko jakby no, zmniejsza tą doskonałość, znaczy tłumaczy, dlaczego nie ma tylko tego jednego doskonałego bytu. Tak? To mniej więcej coś takiego i faktycznie potem w tych nurtach neoplatońskich odwołujących się bardzo mocno do tej zasady tej podstawowej, czyli do budowy świata w oparciu o to jedno, to tam będzie zawsze ten Bóg traktowany, tak? najwyższy byt to będzie jakąś jednością, taką ściśle pojmowaną jednością. Natomiast zobaczmy, że pomimo takiego podobieństwa względnego między tymi systemami, to jednak u Arystotelesa jest jakby, dlatego to jest system realistyczny, a nie idealistyczny. Bo kwestia jedności czy wielości to jest jednak sprawa naszego myślenia, to my naszym umysłem, coś co jest wielością rzeczywistości ujmujemy jako jedność, tak? Znaczy umysł po prostu stara się coś ujednić jakby, czy sprowadzić do pewnej jedności, żeby stworzyć jakieś pojęcie, ja muszę przecież coś takiego zrobić, ja staram się tą wielość jakoś opisać w ramach pewnej jedności, więc umysł ma wiele wspólnego z tym zagadnieniem jedno-wiel. To jest coś, co jest takie pierwsze, kiedy filozofia jest bardzo oparta mocno na analizowaniu pojęć, na myśleniu. Natomiast przy obserwowaniu świata, przy otwarciu się na te istniejące byty, to wtedy fakt właśnie ich istnienia, czy ich po prostu tego, że są akurat takie, a nie inne, tak? A to się właśnie wiąże z aktem. Bo akurat u Arystotelesa jeszcze nie ma tego aspektu istnienia egzystencjalnego, co się pojawi z Tomasza, ale jest właśnie ten aspekt istnienia tego aktu jako pewnego konkretnego, czegoś jakby poznawanego umysłem, ale właśnie jakby rzeczywistego w tym sensie, że właśnie realizującego się, jakby wypełniającego pewną jakąś możliwość. Tak? I to jest coś, co powoduje, że jakby oparcie się na akcie i możliwości, tak? To jest przecież ten kręgosłup Arystotelesa, powoduje, że po raz pierwszy w refleksji się udało filozoficznej ująć zmianę, ruch, w taki sposób, żeby to było wyjaśnione metafizycznie, ale także to jest ciągle refleksja, czy właśnie jest dzięki temu refleksją realistyczną właśnie, tak? Czy otwartą cały czas na ten istniejący byt, a nie tylko zamknięty w granicach naszego jakiegoś tam umysłu. To też jest takie ważne tutaj. Szkoda, że z tego ewolucjoniści nie skorzystali, tak? To od razu na wstępie cała ta ewolucja. No właśnie wtedy by trzeba. No właśnie, bo ewolucjonizm będzie mocno oparty na odrzuceniu substancji, na odrzuceniu tego elementu, który jest stały w tym wszystkim, jakiś nadający tożsamość. Będzie się rzeczywiście, ewolucjonizm w sensie jakiejś koncepcji filozoficznej, bo nie mówimy o ewolucji w jakimś tam, bo to jest bardzo pojęcie oczywiście wieloznaczne, ale w takim najmocniejszym, takim metafizycznym sensie ewolucjonizm będzie oznaczał konieczność odejścia od substancjalności. Konieczność odejścia, no to jest strony właśnie takiego heraklitejskiego takiej. Tak, tak. No właśnie tutaj to jest jakby mocno jest to chronione jest jakby ten świat przed czymś takim właśnie ze względu na to, że chociażby właśnie to, że ta możność może się realizować, bo właśnie zobaczmy, że mogłoby się wydać, że no to właśnie przecież jakoś oznacza dopuszczenie ewolucji. Skoro jakaś możność się realizuje, no to może właśnie w tej możności, która przecież normalnie jakby nie jest widoczna, bo dopiero potem się okaże, często tak jest, patrzymy na plastelinę, to ja nie wiem, co się da z tego wyrzeźbić. Ale jednak, jeżeli badamy tą plasteliny, to wiemy, że pewnych rzeczy się na pewno nie da. I nawet jakby ktoś lepił nie wiadomo jak i jak był dobrym jakimś tam tym rzeźbiarzem, to nie wyrzeźbi właśnie z gliny takiej czy z plasteliny, nie wyrzeźbi czegoś, co po prostu będzie jakimś tam samolotem czy okrętem jakimś tam, prawda? Bo właśnie w możliwości tego nie znajduje się przyjęcie takiego aktu, takiej właśnie formy. Woli, znaczy no to tam będzie to przy okazji refleksji dotyczącej człowieka, kiedy będą te możliwości czynne tam wtedy, które są w duszy, w pewnym podmiocie, bo dusza jest u Arystotelesa substancjalna i w niej znajdują się władze, które są właśnie takimi możliwościami czynnymi, które mogą z siebie jakby wydobywać, emanować mogą właśnie pewne działania takie, tak? Także tam będzie trochę na ten temat, ale to wtedy, kiedy będziemy mówili o człowieku, to wtedy to kwestia duszy jest rzeczywiście tutaj widzę, że
interesująca, tylko że to najpierw musi ta forma, może przy okazji właśnie omawiania formy, następnym razem 15 kwietnia, to może przy okazji tej formy materii, jako że te pojęcia już są jakoś trochę znane, to będzie można mówić o tych konkretnych tych formach, jakich są właśnie te entelecheje, tych właśnie organizmów różnych żywych, roślin, zwierząt. Wtedy też ta wyjątkowość człowieka, trochę innego, specyficznego, tak to zwierzę rozumne, to Arystoteles powie, ale właśnie przez tą rozumność inne i wtedy i to wpływa na duszę. I to będzie związane, czy nie tyle wpływa, tylko właśnie wypływa jakby z duszy, tak, że ta dusza musi taka właśnie być inna. I wtedy o tej duszy trochę powiemy, trochę też właśnie, jak sobie to Arystoteles wyobrażał to. Może nawet następnym razem już zdążymy to powiedzieć. Ja nie do końca rozumiem, czy to jest myśl Arystotelesa, że im więcej aktów, tym jest doskonale. Tak, to też już jest, to on już to wiedział. A czy on jakby też mógł to przeczuć, w związku z tym, że właśnie dochodzi w którymś momencie do tego boskiego, pierwszego stworzyciela, tego poruszyciela? Czy co? Czy to mogło doprowadzić do tego, że rzeczywiście jakby na końcu jest tam akt bez możności? Można by się w ten sposób robić, ale on tak właściwie tego nie robił na drodze takiej przyczynowości, takiej formalnej, tylko on odkrywał absolut na drodze przyczynowości właściwie takiej celowej, że przede wszystkim ten pierwszy poruszyciel, jak się okaże, będziemy też następnym razem tym, czy tam jeszcze następnym razem mówili, ten pierwszy poruszyciel jest przede wszystkim czymś, co pociąga ku sobie. Tam ze względu na pewne trudności związane z samym działaniem, ciężko było przyjąć, że jest taką przyczyną sprawczą. To jest bardziej złożone niż to tak może, że tak powiem, niż to się wydaje pierwszy rzut oka, to potem to pokażę, że to jest, że on tak trochę tam zamotał w pewnym momencie, niestety, tak w takie trudności wszedł trochę, tak, i chcąc wyjaśniać to w sposób taki bardzo precyzyjny, trochę w takie fizykalne, mechanicystyczne zawiłości wszedł i nie do końca się potem już z tego umiał jakoś wycofać i wybrnąć. Ale i dlatego, chociaż tak, mimo że ta zasada, że jeżeli coś się porusza, to jest poruszane przez coś innego, jakby prowadzi bardzo szybko już, bo potem pokazuje, że ten ciąg tych czynników aktualnie poruszających faktycznie nie może być nieskończony. Że musi być skończony, wobec tego prowadzi do pierwszego poruszyciela, który już jest nieporuszony i to już właściwie jest jakby takim dowodem na istnienie Boga, bardzo, bardzo jasnym i prostym, to jednak sam charakter tej przyczynowości, to już tutaj nabiera pewnych, to jest wszystko już takie naprawdę skomplikowane, wieloaspektowe są pewne wątpliwości, jak to rozumieć, bo znowu jest to, że Arystoteles coś pisze, ale tam pewne rzeczy nie wyjaśnia wszystkiego do końca, nie stawia tej kropki nad i. Trzeba potem, a komentatorzy, później ci, którzy to interpretują trochę w różny sposób. I dlatego to nabiera trochę takiej złożoności to zagadnienie. Amen, Maria Stella.